Czy pamiętasz tę wzruszającą chwilę, kiedy siedzieliście w gronie przyjaciół, w ciemności, przy ognisku, nad wami rozgwieżdżone niebo? Te światło w ciemności wyzwala niesamowite uczucia, wspomnienia, a Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii: wy jesteście światłem świata. Ale sami z siebie, cóż my mamy? Jedynie ciemność. To Jezus przynosi nam swoje światło, przelewa swoje światło w nasze serca i dzięki temu potrafimy to światło Jego roznosić na cały świat. O tym rzeczywiście Jezus mówił i to pokazał świętej Małgorzacie Marii Alacoque w Paray Monial, ukazując jej serce gorejące ogniem. Kiedy wziął serce Małgorzaty, schował do swego serca i to rozpłomienione, rozpalone serce oddał jej. Drodzy moi, serce Jezusa jest gorejącym ognisko miłością. Bóg jest ogniem, który oczyszcza nas przez trudne doświadczenia, żeby z tego złota, którym jest nasza dusza, usunąć wszelkie nieczystości, pozostałości po grzechu pierworodnym. Bóg jest ogniem, który prowadzi nas z ciemności. Bóg jest ogniem, który rozpala nas do gorliwości. Bóg rzucił swój ogień nie tylko w wieczerniku, rzucił z wysokości krzyża i zapala ogień swojej miłości przez sakramenty święte. Adorując Najświętsze Serce Jezusa, płomieniejące miłością, pomyślmy o tych przestrzeniach naszego życia, gdzie może za mało kochamy, bo nie przynosimy światła, ale przynosimy ciemność. I wołajmy: Jezu, rozpal moje serce swoją miłością, bo tylko rozpalone serce Twoją miłością potrafi przemienić świat.